Wczoraj Queen of the Black pokazała u siebie, że złożyła 5 zawiadomień do prokuratury, prawdopodobnie na kanały komentarii. Dziś się okazuje, że ten chory pies magicznie spadł ze schodów i będzie jeszcze bardziej chory. Dodatkowo na badaniu u lekarza się okazało, że jeszcze ma problemy z sercem, więc lada moment, jeszcze kilka dni, kilka tygodni ten pies faktycznie będzie potrzebował operacji i to nawet pewnie nie jednej. Nieźle rozegrane. Ja zawsze na Queen of the Black patrzyłem tak trochę z przymrużeniem oka, bo ona tam miała 17 lat i tak dalej, więc jakoś jej bardziej wybaczałem niektóre rzeczy, ale coś mi się wydaje, niedługo kończyło się. I coś mi się wydaje, że ona będzie chyba moją większą ulubienicą niż Versow. Versow spada na drugie miejsce. Mam kurwa takie pytanie. Skoro ten pies potrzebował pilnie kurwa operacji potrzebował, pilnie! I zostały te pieniądze zebrane. To dlaczego ta operacja nie została pilnie przeprowadzona? Jakby została pilnie przeprowadzona ta operacja, której podejrzewam nie wymagał w tamtym okresie pies, to by teraz kurwa nie spadł ze schodów. A teraz, jak spadł ze schodów i jeszcze wyszło, że ma chore serce, to i pewnie się okaże, że jednak potrzebna jakaś ta pilna operacja. Jak to życie zaskakujące. Jak już tak straszysz kanały komentarii prokuraturą, to uważaj, żeby prokurator się na przykład nie zainteresował, jak to było, gdy handlowałaś jakiś czas temu i jakimiś innymi twoimi krzywymi akcjami. Uważaj, bo kto mieczem wojuje, to od miecza ginie. Uważaj, żeby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie zainteresował się twoimi współpracami, tymi skamerskimi. Bo za to kurwa poważne kary są. Uważaj, dziewczyno. Ty myślisz, że wszystkie kanały komentarii to mają taki wpływ jak Mateusz Spysiński na rzeczywistość. A się kurwa możesz zdziwić. Podsumowując, mam nadzieję, że jak zebrałaś ponad 4000 zł na zbiórkę, na operację tego psa, no ale okej, przypuśćmy, że na leczenie, bo podobno on nie wymaga tej operacji, no to zajmiesz się w końcu należycie tym psem. Nie, że mama się zajmie, a ty sobie jeździsz na sesje zdjęciowe do Gdańska, do jakichś pseudofotografów, tylko ty się kurwa też zajmij trochę tym psem. Bo to są jego ostatnie dni, on ma 15 lat i jeszcze pożyje, więc się nim kurwa zajmij.